Wyszedłem jak zwykle na zagrodę i konsternacja między prętami sarenka utkwiła. Niewiele myśląc, skoczyłem po piłkę, przeciąłem pręty i uwolniłem tego zwierzaka, no bo jak mogłem inaczej postąpić? Tadeusz Guz z Marklowic Górnych od kilku lat jest sołtysem tej miejscowości. W trakcie swojej kadencji miał do tej pory do czynienia tylko z ludźmi oraz ich problemami. Dzisiejsze popołudnie przyniosło mu bardzo nietypową i dosyć dramatyczną niespodziankę. Kiedy wyszedł on na swoje podwórko, zobaczył, że w płocie pomiędzy sztachetami utknęła młoda sarenka. Zwierzę widać było bardzo zmęczone i silnie przestraszone. Wraz z upływającym czasem szybko opadało z sił. Pan Tadeusz, nie czekając więc na nic, zakasał rękawy, wziął narzędzia i przystąpił do akcji ratunkowej. Spanikowane zwierzę dodatkowo utrudniało mu to zadanie. Po przepiłowaniu jednak pręta i jego zbiciu w dół udało się uwolnić kopyta sarenki. Ta jednak od razu nie uciekła. Zbyt długo przebywała w tej samej pozycji i zdrętwiały jej nogi. W trakcie, kiedy rozmawialiśmy z sołtysem o tym nietypowym wydarzeniu, sarenka wzięła nogi za pas i uciekła w siną dal.